Siemanko, jestem już na miejscu. Jest 4:30. I będę sobie chodził po tej łące co ostatnio. Na częstotliwości 4 kHz. Zobaczymy co wyjdzie. No hej, pierwszy sygnał, ciekawy i patrzcie co jest z tej dziury. No ciekawe co to, coś zielonego. Chyba guzior. No, podoba mi się ten preset. Tak, guzik. Oj, calutki. Calutki z oczkiem. Czekajcie. O. Wytrę go. A, carski. Super. Proszę bardzo. Jest guziczek. Na 4 kilo. Takie coś wyszło. Dobra, szukam dalej. O niestety. 2 złote z PRL-u. Ale dosyć głęboko były. Jest kolejny sygnał. W okolicach 40 i głęboko. Zobaczymy co będzie. I teraz mam zapalnik. O. Ale sprawdzałem już. Jest ten. Jest. Sam, bez bomby. Proszę bardzo. Ale głęboko. Jednak 4 kHz dają radę fajnie. No a myślałem, że nic już nie będzie na tej łoneczce, a jednak są fajne sygnały. Tylko trzeba no, kopać głębiej i na jednej częstotliwości się nastawić. No więc chyba będę musiał każde pole robić 2 razy. Najpierw szukać jakichś drobnych rzeczy,
monetek, a później coś grubszego i głębszego. No i patrzcie, drugi guziczek dzisiaj. Taki sam. Carski. Ciekawe, czy z oczkiem. Chyba nie. No, super. 4 kHz dają radę, jednak fajnie, fajnie wychodzą różne jeszcze rzeczy. Warto było sofcik uaktualnić. Teraz kolejna łuseczka, dosyć głęboko. Jest kolejna monetka, 10 groszy PRL. Dobra, koniec na dzisiaj. Jeszcze wyszło mi kilka rzeczy, ale mało pamięci miałem na karcie, więc nie nagrywałem tego, pokażę wam na podsumowaniu. Ale powiem wam, że faktycznie daje radę ten softcik nowy i te 4 kHz. Jednak dużo, dużo więcej obiektów się wyjmuje z gleby. Dobra, zapraszam na podsumowanie. Dobra, hej, jestem już w domu. Pokażę wam, co udało mi się wykopać dzisiaj rano. Na łące, na której wcześniej chodziłem, tylko że w multi, a teraz 4 kHz łuseczki. Shrapnelek. 2 złote. Rok 1958, 10
10 groszy? Tak, 10 groszy. 61 rok. Proszę. Dwa guziczki. Tylko jeden tutaj. Jeszcze podczas mycia jednak rozpad, to może w sumie tutaj nie widać świeżego złamania, więc on wcześniej musiał być odłamany. Ale był zaklejony po prostu. Leżał sobie w ziemi. Jak go myłem, to dwie części, ale są. Ale jest akurat. To jest carski guzik. Taki jeden. Drugi. To było głęboko. I szlameczka. Szlameczka była 40-50 cm. No, ale była tak ułożona, że sprawdzałem multisygnał i słabiutko się odzywało. I wróciłem na 4 kilo i dzwoniło ładnie. Jednak to ustawienie Equinoxa robi swoje. Więc Equinox nie tylko na drobnicę teraz jest, ale również na głęboką militarkę. Podsumowując to wszystko, ustawienie tego softu mi się bardzo podoba. Stabilnie wykrywacz chodzi. W ogóle się nie odzywa. I chyba będę często chodził z nim, bo widać efekty. Co nie? Monetki drobne na tym ustawieniu też wyszły. Guziczki, szrapnelek. I ładnie, ładnie, czyściutko to wszystko dzwoniło. Więc będzie zabawa z tym presecikiem. A kolejny wyjazd prawdopodobnie w poniedziałek. Mam jakieś zlecenie tam w okolicach Rubiszowa, ale wieczorem, więc w ciągu dnia sobie wezmę wykrywkę, rzucę do auta i sobie pójdę na łąki na parę godzin. Więc coś znowu dla Was nagram. Dobra, pozdrawiam. Mówił do wszystkich Grosik. Cześć.